Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kochani, tym fragmentem Bożego Słowa chciałem was przywitać bardzo serdecznie, bardzo ciepło. Dlaczego akurat ten fragment? Po pierwsze, jest on kolejnym fragmentem. Wszyscy, którzy uczestniczą we wtorkowych nabożeństwach, wiecie, że omawialiśmy przez dłuższy czas, chyba od września czy od końcówki sierpnia, omawialiśmy błogosławieństwa. Ostatni wtorek zakończyliśmy na wersecie 12, a dziś rozpocząłem od wersetu 13. Ale słuchajcie, dziś nie będę tego tematu zgłębiał, zostawimy go na wtorki. Ale ze względu na to, że pewne myśli jednak będą dotyczyć tego tematu, zaakcentowałem to na wstępie, a jest to niezwykle, niezwykle ważny temat. Ale zgłębiać go będziemy troszeczkę dzisiaj pod koniec usługi, a resztę już zostawimy na wtorki. Moi drodzy, zacznę może tak bardzo odkrywczym stwierdzeniem, że dokładnie rok temu też był Sylwester. Prawda? A wiecie, że między tą datą ostatni grudnia 2016 do dzisiaj żadnego Sylwestra po drodze nie było? Wiecie, czemu tak mówię? Dlatego, że chcę kontynuować temat z poprzedniego Sylwestra. Więc widzicie, śpieszę się jak mogę. Zaraz następnego Sylwestra kontynuuję tamten temat. Żartuję troszkę, wtedy miałem na myśli, że już w styczniu go będziemy rozważać, ale Bóg rozpalił moje serce czymś innym, więc gdzieś to się odwlekało i odwlekło się aż do dziś. Problem w tym, że myślę, że chyba nikt nie pamięta, co było. Czy ktoś mnie zaskoczy i powie, że pamięta? Szczerze mówiąc, nie liczę. Nie liczę na to, bo to cały rok upłynął, więc myślę, że będzie wam trudno sobie to przypomnieć. Choć kiedy ja zacznę troszeczkę przypominać, może kilka minut na to poświęcę, myślę, że wam tam odpowiednia szufladka się otworzy. Moi drodzy, więc chwileńka krótka przypomnienia, a potem będziemy kontynuować ten temat dalej. Zwiastowałem na poprzednim nabożeństwie sylwestrowym z fragmentu z Piątej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdział, pierwsze 4 wersety. Pozwólcie, że powtórzę. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan i przemówi do ludu i powie do nich: Słuchaj, Izraelu, ruszajcie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce. Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Coś się już niektórym przypomniało? Teraz już niektóre głowy dawają mi znak, że coś się przypomina. Mówiliśmy wtedy, porównywaliśmy wojnę, która tutaj w tym fragmencie jest ujęta po prostu do naszego życia, do sytuacji kryzysowych w naszym życiu, do problemów, do wyzwań, jakie są przed nami. I stawiając te wszystkie słowa w miejsce wojna, która jest w tym fragmencie użyta, myślę, że staje się to bardziej jasne. Kiedy czytamy już ten pierwszy werset, kiedy widzimy, że trzeba ruszyć do wojny z przeciwnikiem dużo większym niż nasze siły. Co oznaczało to wtedy, kiedy przeciwnik znacznie przewyższał nasze siły? No fizycznie mówiąc, raczej śmierć. Kiedy armia przeciwnika była dużo większa. A przesłanie tego wersetu brzmiało: nie bój się.
Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, bo ja będę walczył zamiast ciebie. To jest przesłanie z tego słowa. I Bóg mówi, nie bój się, bo ja jestem twój Bóg. Dziś już to też zostało wspomniane, że Bóg jest naszym Bogiem. Bóg jest z tobą, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Moi drodzy, to zdanie, że Bóg jest z nami, jest najbardziej znanym, najczęściej chyba powtarzanym, ale z drugiej strony najczęściej zapominanym zdaniem. Zapytam może was, kto w tym roku miał sytuację, że się bał? Ręka do góry, śmiało. No chyba wszyscy. Albo jeśli nie wszyscy, to dużo, dużo, dużo. Wiecie, jak to jest? Powiem wam, że w tym momencie, kiedy się baliśmy, bo ja to podnosiłem, to w tym momencie zapominaliśmy o tym, że Bóg jest z nami. Bo jedno drugi wyklucza. Jeśli mam świadomość, że wszechmogący Bóg, że Stwórca nieba i ziemi, ten, który panuje nad wszystkim, jest ze mną, aby walczyć za mnie, to jakie mam podstawy do strachu? Kiedy się boję, to po prostu o tym albo zapominam, albo tego nie rozumiem, albo mi to umyka. Ale jeżeli mamy to świeże objawienie, że wszechmogący Bóg jest ze mną, to zabiera nas strach. Moi drodzy, chciałbym, aby w tym kolejnym 2018 roku, kiedy nas będzie dotykać jakaś sytuacja wywołująca lęk, przypomnij sobie tą rękę do góry podniesioną. Niech ci to przypomni, że jest żywy Bóg z tobą. Że jest żywy Bóg. Nie trzeba się bać, tylko trzeba sobie przypomnieć, uświadomić, że żywy Bóg jest po mojej stronie. Że On się zobowiązał, że będzie walczył za nas. Dalej czytaliśmy Bóg, który wyprowadził się z ziemi egipskiej. Oni doskonale te fakty pamiętali. Bóg nie bez powodu przypomniał im fakt, że jest tym samym Bogiem, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej. Jednym słowem mówi, przypomnijcie to sobie. Przypomnijcie sobie te cuda. Przypomnijcie sobie te plagi. Przypomnijcie sobie to rozdzielone morze, tą mannę, te wytryskające wody. Przypomnijcie to sobie. Jestem tym samym Bogiem, który może zaspokoić potrzebę twoją. Taka pieśń piękna jest śpiewnika Pielgrzyma. Gdzieś tam w tekście jest, policz dary, które Pan ci dał. A w twym sercu muszą zabrzmieć pieśni chwał. To jest wręcz automatyzm. Kiedy czytaliśmy ten fragment, to w tym wersecie w trzecim czterokrotnie powtarza się ta sama myśl. Krótki werset. Cztery razy ta sama prawda. Niechaj nie upada wasze serce. Raz. Drugi, nie bójcie się. Trzeci, nie trwóżcie się. Czwarty, nie lękajcie się. Jakież nasilenie, jakiś mocny nacisk na to, abyś się nie bał, abym się nie bał. Ale to nie tylko tak po prostu, żebym się nie bał, ale powód, dlaczego nie muszę się bać, że Bóg Wszechmogący jest ze mną. I rok temu, kiedy zwiastowałem na ten temat, analizowaliśmy bardziej szczegółowo dwie historie, które bardzo mocno to pokazują, czyli historię Hiskiasza i Jehoszafata. Pamiętacie, nie będę tego opowiadał, tylko delikatnie przypomnę historię Hiskiasza, kiedy miażdżąca była przewaga Asyryjczyków. Miażdżąca. Wodzowie Asyryjczyków wręcz kpili sobie z nich. A jak Bóg zakończył tę sprawę? Bez jednej walki. Bez jednego wystrzału ze strony Izraela. Pan Bóg poraził plagą Asyryjczyków. Ponad 200 tysięcy ludzi jednej nocy zmarło. I jak niepysznie uciekali ci, co przeżyli. Jak wielki jest Bóg. To, co obiecał, to też uczynił dla Hiskiasza i ludu w tym czasie. Historia Jehoszafata jakże była podobna. Pamiętacie tą milionową armię połączonych sił Moabitów, Amonitów i kogoś tam jeszcze? Znowu sytuacja bez wyjścia. Ale kiedy stanęli zgodnie ze słowem Pana naprzeciw nim, oni sami się wybili.
a Izrael tylko mógł się przyglądać i oglądać chwałę Pana. Niesamowite. Takim jest nasz Bóg. I o tym mówiliśmy rok temu. Tyle przypomnienia, tyle powtórki. A chciałbym przejść do kontynuacji tego tematu. I przykro mi trochę, że to słowo na dziś już nie jest takim miodem. Tamto było łatwiejsze. A dzisiaj będzie troszeczkę trudniej. Ale myślę, że nie sposób go nie przekazać. Wiecie dlaczego? Bo ta obietnica, choć jest tak piękna, ona nie działa automatycznie. I nie działa dla wszystkich z automatu. I to chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj przyjrzeli, dla kogo ta obietnica jest. Kto może chwycić tę obietnicę jako swoją? Każdy z nas. Oczywiście, że każdy z nas, ale pod pewnymi warunkami. Biblia, kiedy Mojżesz przekazywał tą obietnicę, przekazywał ją Izraelitom. A potem widzimy na stronicach Biblii przez wiele wieków, jak to wyglądało. Widzimy wiele cudownych zwycięstw, takich jak tych, o których przed chwilką wspomniałem. O Jehoszafacie, Hiskiaszu, Dawidzie, Jozłem i wielu, 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 wielu innych. Widzimy, jak ta obietnica się realizowała w praktyce, naprawdę. No ale nie sposób nie zauważyć, że Izrael też ponosił klęski. Nie można nie wspomnieć o tym, że ta obietnica nie zadziałała zawsze i wszędzie. Ileż to razy Izrael ponosił sromotne klęski. I trzeba się przyjrzeć, dlaczego. Widzicie, kiedy by spojrzeć na wymienione osoby, choćby Jehoszafata, Hiskiasza, Dawida i innych, to już od razu, kto zna troszkę Biblię, możemy od razu spojrzeć i zobaczyć, kim oni byli, jak oni żyli, jak traktowali Boga, jaką determinacją Go szukali, jaką determinacją zabiegali o Jego obecność w narodzie, w swoim życiu, o świętość. A kiedy byśmy spojrzeli na te porażki, oczywiście nie wymienię ich wszystkich, też zaledwie trzy, tak dla jakiegoś kontekstu. Zobaczymy, że sytuacja, jakby tło tej porażki było całkowicie inne. Wspomnę choćby klęskę Saula z Filistynami, kiedy zginął on i jego syn. Ale jakie było tło? Jak wyglądał stan duchowy wtedy króla Izraela? Przecież wiemy, że Saul teraz stracił kontakt z Bogiem. Że ten ostatni czas już był bardzo trudny. Przed tą walką można go spotkać wręcz u wróżki. A potem klęska. I trudno się dziwić, że ta obietnica się nie spełniła. A przecież była dla niego, ale się nie sprawdziła. A kiedy by spojrzeć na naród izraelski, kiedy został przez oczywiście wojny zdominowany przez Chaldejczyków, kiedy Chaldejczycy napadali i w trzech jakby odsłonach został lud zabrany do niewoli babilońskiej. To jakie było tło? Bardzo podobne. Lud był pogrążony w bałwochwalstwie, w odstępstwie, w zatwardziałości serca. Nie chcieli słuchać tego, co mówi Bóg. Bóg mówił, Bóg ostrzegał, Bóg apelował, ale go nie chcieli słuchać. Jeszcze jedno miejsce, tu może dwa słowa więcej. Za czasów Heliego. Pamiętacie, jakie było tło? Nieciekawe. Otóż synowie Heliego, kapłani, trwali w oczywistym grzechu. Nawet się z tym specjalnie już nie kryli. Sam Heli też trwał w grzechu, może grzechu zaniechania. Dlatego, że nic z tym nie zrobił. Tylko gadał. Tylko gdzieś tam niedobrze czynicie, synowie moi. I to było wszystko, na co go było stać. Grzech zaniechania. On też ponosił odpowiedzialność za to wszystko, co się działo. I konsekwencją było to, że cały lud odchodził od Boga. Cały lud gdzieś trwał w zepsuciu. Naród żył sobie po swojemu. Nikt się tam specjalnie wtedy Bogiem nie przejmował. No i dochodzi do walki.
I dochodzi do walki. Filistynin nadciągnęli, dochodzi do walki, jest potyczka, Izrael przegrywa. 4000 osób ginie, wojowników ginie w tej walce. I kiedy czytamy Słowo Boże, zwłaszcza to w tym nowszym przekładzie jest czytelnie oddane, kiedy wróciło wojsko po porażce do obozu, wtedy starsi Izraela, tam jest napisane, pytali Pana dlaczego. Ale zaraz po kropce jest napisane, co zrobili. Więc pytają Pana, ale natychmiast podejmują decyzję, że ściągną na pole bitwy Arkę Przymierza. Czyli jak to czytałem, analizowałem, to miałem wrażenie, że oni pytali, tak naprawdę nie chcąc nic usłyszeć. Oni zapytali niby, ale nie byli gotowi na to, żeby Pan Bóg do nich przemówił. Dlatego, że gdyby przemówił, to oni chyba by dobrze wiedzieli, co by im powiedział. Chyba nie chcieli tego usłyszeć, żeby Bóg im wyraźnie powiedział, że jest grzech pośród nich. Chyba nie chcieli usłyszeć, że powinni zacząć szukać Jego oblicza, że mają zawrócić do Niego i postawić Boga na pierwszym miejscu. To by usłyszeli. Ale oni niby zapytali, ale natychmiast decydują po swojemu, że zrobią coś genialnego. Wezmą na pole bitwy Arkę Przymierza. I taka refleksja dla każdego z nas. Jeśli jesteś w jakimś problemie, a może i nie w problemie, ale jeśli chcesz Pana pytać o rzeczy dotyczące swojego życia, to pytaj szczerze. To pytaj z gotowością, by przyjąć to, co usłyszysz. Bo możesz usłyszeć niemiłe sprawy. Ale kiedy pytamy Pana, to zechciejmy mieć serce otwarte, aby On powiedział nam, co ma do powiedzenia. A potem miejmy serce otwarte, by usunąć to, by naprawić to, co trzeba. Wiecie, Izrael wtedy wybrał bardzo duchowe rozwiązanie, w cudzysłowie. No cóż mogli lepszego zrobić? Jak sprowadzić samego Boga na plac bitwy? Sprytne rozwiązanie. Nie musieć nic zrobić ze swoim życiem, nie pokutować, nic nie zmieniać, ale wziąć Boga ze sobą. Oczywiście Bóg się do tego nie przyznał. Moi drodzy, nie próbujmy nigdy w ten sposób. Nie próbujmy nigdy tuszować swojego duchowego stanu naszą aktywnością, nawet i duchową, nawet służbą, czy nawet modlitwą. Jeśli jest coś do naprawy, to musimy zrobić. Moi drodzy, kiedy pytamy Pana, to nie udawajmy, że nie słyszymy. Wybaczcie, że mówię tak ostro, ale mówię to dokładnie z własnego doświadczenia. Mówiłem wam już o tym kiedyś, więc nie będę tego powtarzał, ale ja wiele, wiele lat temu, to czasy mojego technikum, ja wtedy funkcjonowałem dokładnie tak. Niby pytałem Pana, ale nie chciałem usłyszeć, bo wiedziałem, co mi powie. Ja wiedziałem, z czym mam problem, ale tak naprawdę nie chciałem usłyszeć. I to moje pytanie wyglądało tak, jak ich tutaj. I żyłem sobie po swojemu. I Bóg musiał dokręcać śrubę, aż w końcu się musiałem poddać. Znacie to, więc tylko o tym przypominam. A dla nich wtedy w Izraelu jaki był efekt? Poprzednie bitwy padło 4000, a tej bitwy padło już 30. I Arka poszła do niewoli. Także, moi drodzy, dla kogo ta obietnica? No bo przecież oni mieli tą obietnicę, że jeżeli ruszą do walki z przeciwnikiem, to Pan Bóg będzie z nimi. To czemu nie był? Myślę, że to są prawie co retoryczne pytania, bo myślę, że to rozumiemy. Dlaczego? Cała tajemnica tkwi wiadomo w czym. W tym, jak lud Boży traktuje Boga. Jak my traktujemy Boga. Myślę, że nierozsądnie jest wyznawać, że Bóg będzie walczył za mnie. Że Bóg mnie wybawi z każdej opresji. Jeśli jestem daleko od Boga. Jeśli jestem letni. Jeśli chodzę sobie i żyję takim niedzielnym chrześcijaństwem. A zwłaszcza jeśli jakiś grzech jeszcze pielęgnuję. Otwórzmy sobie drugą księgę Kronik. 16 rozdział, werset
9. Pan przegląda całą ziemię, aby spieszyć z pomocą tym, którzy ze wszystkich sił go szukają. Nasze warszawskie przekład mówi, którzy z szczerym sercem są przy nim. A ten nowszy ewangeliczny mówi, którzy trwają przy nim całym sercem. Zobaczcie, jak mi się podoba ten fragment. Pan Bóg śpieszy z pomocą. Wyobrażam sobie to wręcz tak fizycznie, wiecie, jak wydarzy się jakiś wypadek, ktoś ranny, ktoś potrzebuje pomocy, to karetka śpieszy z pomocą, prawda? Na sygnale, a nawet może i helikopter. Tak sobie to wyobrażam, jak Boże dziecko potrzebuje pomocy, Pan Bóg śpieszy z pomocą. Dla tych, dla wszystkich, dla tych, którzy ze wszystkich sił Go szukają. Albo inaczej, którzy Go szczerym sercem są przy Nim. Którzy trwają przy Nim całym sercem. To słowo trwają tu jest bardzo, bardzo piękne. To nie jest zasada, kiedy trwoga to do Boga. Którzy trwają, codziennie trwają przy Nim całym czy szczerym sercem. Dla takich jest właśnie ta obietnica. Dla takich jest obietnica tej nieustannej pomocy i ochrony. Czytaliśmy to słowo z drugiej kronik, rozpoczyna się, że Pan przegląda ziemię. Zastanawiałem się, jak to zrozumieć. Pan przegląda ziemię. Przecież On o wszystkim wie. Ale tak mi się wydaje, że jakby Pan szukał czegoś. Prawda? Jeżeli Pan przegląda, czy nasz przekład mówi, że wodzi oczyma, to tak jakby czegoś szukał. Wiecie, ja myślę, że on szuka pewnej postawy. Ludzi, którzy mają pewną postawę. Postawę, która właśnie przyciągnie jego pomoc. Postawę, która sprawi, że Bóg po prostu nie może inaczej, tylko jest gotów na pomoc. A jaka to postawa, to właśnie teraz sobie spróbujemy określić. Zobaczymy do księgi Daniela. I na tej podstawie, na podstawie tej historii zobaczmy, jaka to jest postawa, której Bóg szuka, którą Bóg jakby nagradza tym, że bezwarunkowo przychodzi z pomocą, przychodzi do twojego kryzysu. To są w zasadzie dwie historie, ale bardzo zbliżone. To są historie, w których są jakby te same osoby, więc wspólnie razem ich omówimy. Już się chyba domyślacie, że chodzi o ognisty piec, i o lwią jamę. Króciusieńki przypomnienie, choć myślę, że pamiętamy. Wychodzi dekret królewski, że oto jest zbudowany potężny posąg, przed którym wszyscy muszą się pokłonić. I problem, bo to przecież jest trzech Hebrajczyków, którzy nie mogą tego uczynić, bo oni nie będą się kłaniać przed nikim innym, jak przed swoim Bogiem. A w tle rozżarzony piec ognisty. Moi drodzy, to jest naprawdę trudna sytuacja. Dlatego, że oni mieli coś tak prostego do zrobienia. Tylko się pokłonić. W tłumie. Być niezauważanym. Razem ze wszystkimi. Nikt by nawet ich o nic nie pytał, bo razem ze wszystkimi się kłaniają. To, co robią wszyscy, to i oni. Tak prosta rzecz do zrobienia. Myślę, że w naszym życiu też niejednokrotnie są takie proste rzeczy do zrobienia i z tłumem i nie wyróżnić się. Tak prosto czasem jest nie odezwać się wtedy, kiedy się trzeba odezwać. Tak prosto jest zamilknąć i nie przyznać się do tego, że jesteś Bożym dzieckiem. Trudniej jest powiedzieć coś, bo wtedy możesz być wyśmiany. Tak prosto jest pójść na kompromis. Tak prosto jest zrobić coś, żeby nie narazić się temu światu. A tak trudno jest pozostać nieugięty, tak jak oni to zrobili. Ci trzej młodzi ludzie byli normalnymi ludźmi. Młodymi ludźmi, którzy chcieli żyć. Nie byli samobójcami. Ale jednak
ich życie z Bogiem, ich mocna wiara, ich tęsknota do Boga sprawiła, że nie mogli tego zrobić. Kiedy wiele lat później podobną sytuację miał Daniel, zapadł znowu dekret, że nie można się modlić przez 30 dni do nikogo, tylko do króla. Oczywiście to był podstęp jego współpracowników, tych ministrów, satrapów, po to, żeby się go po prostu pozbyć. Nie mogli go ścierpieć. Nie mogli go ścierpieć w swoim otoczeniu. Dlaczego? Bo on był światłością. Mówiłem chyba ostatnio, którego o tym. On kłuł ich swoją czystością, swoją świętością. Nie mogli tego znieść, postanowili się go pozbyć. I zobaczcie, i znowu, jakże prostą rzecz miał Daniel do zrobienia. No po prostu tylko tych okien nie otwierać. Przecież jeszcze nie mógł się pomodlić za zamkniętymi oknami? Czy Bóg by go tam nie słyszał? Czy nie mógł sobie tak pomyśleć? No Boże, no po co się mam narażać? To tylko miesiąc ma trwać. Przetrwajmy ten miesiąc, ja się będę modlił za zamkniętymi drzwiami, za zamkniętymi oknami, nikt mnie nie będzie widział. W czym problem? Tak prosto. Moi drodzy, zauważyłem coś ciekawego w tej sytuacji. Zobaczcie, że ci ministrowie, ci satrapowie, oni byli pewni, że on tego nie zrobi. To znaczy, byli pewni tego, że on nie zaprzestanie modlitwy. Musieli go bardzo dobrze znać. Oni ten spisek uknuli, byli pewni tego, że jest po nim. Byli pewni tego, że on nie przestanie się modlić. Jakąż on musiał emanować światłością. Tu odwołuję się do tego wersetu z Ewangelii Mateusza. Wy jesteście solą ziemi i światłością świata. Moi drodzy, w obu przypadkach Bóg pośpieszył z pomocą. Pamiętacie, że w lwiej jamie znalazł się ktoś jeszcze? Kto zamknął paszczę lwą? A w piecu ognistym tym bardziej. Tam jest wyraźnie powiedziane, że król był przerażony, bo przecież rzuciliśmy trzech, a czwarty tam jest. Otworzę sobie to miejsce. Z księgi Daniela. To jest trzeci rozdział, werset 25. A on odpowiadając rzekł, oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia. A wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Nasz przekład podaje do anioła, ale oryginalnie jest napisane do Syna Bożego. Tak zastanawiałem się, jak to możliwe? Piec rozpalony 7 razy mocniej. Jak myślicie, był ten piec jasny czy ciemny? No, odpowiedzcie, jak myślicie? No pewnie, że jasny. I to jeszcze jak jasny? 7-krotnie rozpalony, potężny żar. Wiecie, jaka światłość musiała być z tego ognia? A co on mówi? Jak mógł poznać, że ta czwarta osoba jest kimś podobnym do Bożego Syna? Ja myślę, że poprzez blask. Jeszcze większy niż blask tego pieca. Zawsze towarzyszył blask, kiedy aniołowie się nawet pojawiali. Pamiętamy nawet ostatnie pola betlejemskie. Myślę, że tam z tego pieca ta czwarta osoba musiała emanować niesamowitym blaskiem. Ale teraz zastanówmy się, to tak opowiedziałem jako tło bardziej historii, ale chcę, abyśmy zastanowili się, co spowodowało, jaka postawa życia jest tą postawą, której Bóg szuka. Której Bóg szuka po całej ziemi wodząc oczyma, aby śpieszyć z pomocą. Ja sobie zauważyłem w tej historii jakby 3, pewnie może z ich więcej, ale chyba 3 takie zasadnicze, które wyróżniały tych ludzi, czyli Daniela z jego przyjaciółmi. I omówmy sobie pokrótce te 3 cechy. Znając historię biblijną, nie będę tego szczegółowo opowiadał, ale pamiętacie, że na początku, kiedy Daniel z przyjaciółmi pojawili się w Babilonie, podjęli decyzję. Podjęli decyzję, że nie będą się kalać potrawami ze stołu królewskiego. Ale ja myślę, że to idzie dużo głębiej niż same potrawy.
Pewnie te potrawy też miały swoje znaczenie, mogły być ofiarowane bałwanom, ale myślę, że to dużo głębiej szło. Daniel z przyjaciółmi nie był jakby zabrany do niewoli w tej pierwszej odsłonie. On przyjeżdżając, będąc przyprowadzony do Babilonu, on pewnie widział tam swoich braci, Izraelitów, którzy już tam trochę lat byli. Tego w Biblii nie czytamy wprost, ale ja się spodziewam, że on mógł być przerażony tym, co zobaczył. Że Izraelici wyglądali już tam troszkę inaczej, niż kiedy byli w Izraelu. Że oni zaczęli się asymilować z Babilonem. Że zaczęli być tolerancyjni wobec tego, co tam się działo. I myślę, że kiedy to zobaczył, powiedział do swoich przyjaciół: nie, my musimy coś zrobić z tym. My musimy się oddzielić od tego świata. My musimy postawić wyraźną granicę. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to minie parę lat, a będziemy tacy sami. Jeśli nie zrezygnujemy, czy nie wyrzekniemy się tego stylu, to za chwilkę możemy być tacy sami. I oni, moi drodzy, postanowili, że nie pójdą na żaden kompromis. Że nie przyjmą tych luźnych zasad moralnych, jakie były tam. Że nie splamią swego życia niczym, co oferował Babilon, czy w ogóle całym stylem ich życia, muzyką, zwyczajami. Że nie dadzą się wciągnąć do tej komercji, chciwości, wszystkiego, co działo się tam w tym świecie. Postanowili żyć święcie. Postanowili być tymi czystymi, świętymi naczyniami, które Bóg mógł użyć. Postanowili być głosem Boga, który On może w odpowiedniej chwili użyć. I byli. Głosem dla narodów i izraelskiego, i babilońskiego. Ja myślę, że wtedy, kiedy to się działo, to Ezdrasz mógł być malutkim chłopcem. Ezdrasz, Nehemiasz, Zorobabel to pokolenie, które później odegrało tak potężną rolę. Oni być może wtedy widzieli Daniela z jego przyjaciółmi. Więc myślę, że to światło, tą sól, jaką byli dla Izraelitów, miało ogromny wpływ. Ale także i na tych, którzy współcześnie żyli, tych Babilończyków, którzy tam stali na tym ogromnej przestrzeni, którzy się kłaniali, a tych trzech nie. Moi drodzy, oni poprzez swoje oddzielenie, poprzez decyzję swojej świętości byli głosem dla tego pokolenia. Tak myślę, że czasem są sytuacje, kiedy my, dotknięci jakimś bólem, jakimś problemem, czasem wołamy: Panie, gdzie Ty jesteś, jak ja Ciebie potrzebuję? Ja tak bardzo potrzebuję Ciebie, gdzie Ty teraz jesteś? Czemu nie odpowiadasz? Wiecie, tak pomyślałem, a co by było, gdyby wtedy Bóg odpowiedział: a gdzie Ty jesteś, dziecko moje, jak ja Ciebie potrzebuję? Jak ja potrzebuję Twoich rąk, potrzebuję Twoich ust, potrzebuję tego, abyś był właśnie solą i światłością tej ziemi. Druga rzecz, która widzę w ich postawie, to po prostu modlitwa. Ale nie modlitwa, jak już był problem, ale życie modlitwy. Daniel z przyjaciółmi żyli życiem modlitwy, nieustannym. Nie mamy czasu tego czytać, analizować. Możecie sobie poczytać dokładnie Księgę Daniela, ileż tam jest mowy o modlitwie Daniela i jego przyjaciół. Moi drodzy, oddane życie modlitewne wcale nas nie uchroni od problemów. To może nie jest dobra informacja, ale taka jest prawda. Oddane życie modlitewne Daniela wcale go nie uchroniło od lwiej jamy. Wręcz przeciwnie, do niego zaprowadziło. Ależ jakiś był efekt. Moi drodzy, cały czas, ostatnio nawet na naszej piątkowej modlitwie zastanawialiśmy się wspólnie, jak to jest, czemu modlitwa jest tak strasznie ważna. Przecież Bóg mógłby wszystko zrobić bez naszej modlitwy. Poruszaliśmy sytuację Eliasza. Czy Bóg nie mógł zesłać suszy? Po prostu zesłać suszy? A jest napisane, że Eliasz usilnie się modlił, aby nastała susza. Bóg potrzebował człowieka i jego usilnej modlitwy.
a potem odwrotnie, aby ta susza się zakończyła znowu, potrzebował Eliasza, potrzebował człowieka, usilnej modlitwy, aby to nastąpiło. To jest niesamowite. Bóg mógłby wszystko zrobić sam, ale bez naszej modlitwy nie robi nic. Tak więc, moi drodzy, nasza modlitwa jest czymś niesamowitym. A tak w ogóle to ten pierwszy punkt naszego oddania w świętości jest niemożliwy bez trwania w modlitwie. Ale jest też trzeba coś więcej. Gdzie modlitwa tak naprawdę jest takim termometrem naszego serca. Jest takim barometrem stanu naszej duszy. Bo nie ma miłości bez komunikacji. Jeśli nie rozmawiamy z Bogiem, to nadużyciem jest mówienie: Panie, kocham Cię. To jest nadużycie. Myślę, że Pan Bóg dlatego mówi tak wiele o modlitwie, bo chce mieć po prostu z nami relacje. Tak się fajnie ułożyło, jak dzisiaj przychodząc zobaczyłem biuletyn, patrzę kartka po kartce i patrzę, jest artykuł Davida Wilkersona na temat modlitwy. A na drugiej stronie jest zachęta do modlitwy. Tak dużo o modlitwie. Moi drodzy, więc druga postawa, która cechowała tamtych ludzi, to była nie akcyjna modlitwa, jak już się coś działo, ale trwanie w życiu modlitewnym. I trzecia rzecz, którą zauważyłem u nich i chcę ją nazwać może troszkę inaczej, to jest postawa, o której mówiliśmy tydzień temu. Chrystus, wystarczy mi. Oni tak nie powiedzieli, oni powiedzieli trochę inaczej. Zaraz do tego dojdę. Ale tak naprawdę chodzi o to, że to jest postawa, że Chrystus jest nam cenniejszy niż Jego ratunek. Przeczytajmy Daniela 3 rozdział, werset 17-18. To jest sytuacja, kiedy wezwał ich król i dał im ostatnią szansę, że mogą jeszcze zmienić zdanie, że mogą się pokłonić. A oni odpowiadają tak. Końcówka wersetu 16. My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeśli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A jeśli nie? I to jest to słowo. A jeśli nie? Jakieś niesamowite zaufanie, które spowodowało, że oni powiedzieli, a nawet jeśli nie, to i my tak z Boga nie zrezygnujemy. To jest niesamowita, niesamowita postawa. Oni są w 100% pewni Bożej mocy. Oni nie mają cienia wątpliwości, że Bóg może to uczynić. Że Bóg może wyrwać ich z tego pieca w jakikolwiek sposób. Nawet może do tego nie dopuścić, cokolwiek. Są w 100% pewni, że tak może się stać, że Bóg ich zachowa. Ale jeśli nie, i to jest to słowo, które jest niezwykłe, jeśli nie, to jesteśmy gotowi na śmierć. Jeśli nie, to jesteśmy gotowi dla Niego umrzeć. I nie obrazimy się na Boga, że nam nie odpowiedział. A jeśli nie, to nie będę uciekał. Jeśli nie, to nie będę oskarżał Boga o to, że mnie opuścił. Jak kiedyś powiedział Job, choćbyś mnie i zabił, będę Ci ufał. I to jest postawa, która naprawdę sprowadza Boga do naszego kryzysu. Bóg jest poruszony tą postawą, tymi słowami, a jeśli nie. Moi drodzy, a jeśli nie? Patrzę na Agnieszkę i przypomina mi się jej świadectwo jakiś czas temu, nie wiem, to był ten rok? Ten rok, miniony rok, kiedy zachorował Przemek, kiedy walczyła o jego życie, przyszedł ten moment, kiedy powiedziała, a jeśli nie? Pamiętacie pewnie, kiedy Bóg jej dał łaskę, że mogła powiedzieć, Panie, oddaję Go w Twoje ręce. Cokolwiek uczynisz, będzie to najlepsze.
To jest niesamowite, jak wiele trzeba zaufania. Jak wiele trzeba zaufania, że Bóg naprawdę zrobi to, co najlepsze. Że On wie lepiej, niż ja wiem. To tak trudno. To tak trudno, bo mi przecież tak strasznie zależy na życiu swoim, życiu bliskich. Ale kiedy mogę powiedzieć, a jeśli nie, to i tak się, Panie, na Ciebie nie obrażę. To jest prawda czasem przez niektórych chrześcijan pomijana, a czasem nawet i wyśmiewana. Bo czasem słyszy się, że to jest takie mówienie, to jest negatywne wyznawanie, że to nie buduje wiary, że przecież mamy tylko i wyłącznie cytować Boże obietnice, trzymać się wiarą. To prawda. Mamy Boże Słowo. Możemy cytować, przypominać Jego obietnice. To też prawda. Ale nie w tej postawie, którą może nikt z nas nie wypowie, ale gdzieś postawa serca wskazuje, ty musisz to zrobić. Bo jak nie, to ja się będę gniewał. To zrani moje serce. To ja będę rozbity. To już jest troszkę za daleko. To już jest krok za daleko. Takie wymuszanie na Bogu. Bo co, jeśli Bóg w swojej suwerennej decyzji postanowi inaczej? Co wtedy, jeśli ja zakładam i mówię, Panie, tak bardzo Ci ufam, tak bardzo Cię kocham, tak bardzo lgnę do Ciebie, że jestem w stanie powiedzieć, Panie, a jeśli nie, to i tak Cię kocham. A jeśli nie, to i tak nic się nie zmieni. Moje serce fizyczne czy emocje mogą być zranione i dotknięte, ale Ciebie będę kochał wciąż tak samo. Przypomnijmy sobie, przecież czasem Bóg podejmuje decyzje inne. Choćby przeczytać z Hebrajczyków, bohaterów wiary. Jest cały peleton tych, którzy niesamowite rzeczy zrobili, których Bóg używał. Ale na końcu są wymienieni również i ci tak samo bohaterowie wiary, którzy byli przecinani piłą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A oni są tak samo zwycięzcami. Słuchajcie, brak tej postawy, takiego potężnego zaufania w słowach, a jeśli nie, spowoduje to takie straszne uczucie w sercu człowieka, że kiedy zbliża się piec doświadczeń, to wtedy pojawia się w sercu taka świadomość, taka myśl. Bóg mnie chyba opuścił. Boże, gdzie jesteś? Twoje obietnice się nie sprawdzają. Zawiodłeś moje oczekiwania. A więc reasumując, te trzy postawy. Więc świętość, oddzielenie. Druga postawa to życie modlitwy. Trzecia postawa, którą nazwałem Chrystus wystarczy mi. To dają nam gwarancję, moi drodzy, że ta obietnica z 5 Mojżeszowej, kiedy czytamy, że Pan Bóg pójdzie z wami, aby walczyć za nas, jest 100% nasza. Tak samo nasza, jak była i bohaterów z Księgi Daniela, tak samo nasza, jak była Jehoszafata, Hiskiasza, Dawida i wszystkich tych innych. Więc chciałbym, kochani, zachęcić nas, aby ta obietnica była dla każdego z nas. Rozumiecie? Żeby każdy z nas tak właśnie żył. Aby każdy z nas mógł powiedzieć, że to jest jego obietnica, dlatego że żyje w ten sposób. Ale ktoś by mógł zauważyć, no jak to? Przecież Pan Bóg wyrywa, Pan Bóg ratuje też i w innych sytuacjach. Wtedy, kiedy człowiek, nie wiem, jest nawet letni, a nawet już prawie odchodzi, to Pan Bóg też ratuje. No nie sposób zaprzeczyć. To też prawda. Ale to ma inny wymiar. Przykładem kapitalnym jest życie Izraelitów, kiedy chodzili po pustyni. Oj, smutny to był czas. Wiele razy Boga zawodzili. Wiele razy Boga kusili. I tak chodzili od kryzysu do ratunku. Od kryzysu do ratunku. Ale zobaczcie, ten ratunek następował. Pomimo tego, że oni byli daleko od tej postawy, o której wspomniałem. A jednak ratunek przychodził. Ale są dwie zasadnicze różnice.
Pierwsza różnica to jest ta, że przychodził ratunek za ratunkiem, ale ich serce zostało niezmienione. Bo Pan Bóg przychodził po to z tym ratunkiem, aby coś z nimi zrobić, aby nauczyć ich zaufania, po to, aby ich przyciągnąć do siebie, aby ich na nowo przylgnęli do Niego. Po to był ten ratunek, ale to nie następowało. I efekt końcowy był taki, że wszyscy poginęli. I cóż im było z tych 10 kolejnych ratunków, skoro i tak na pustyni polegli. A drugi efekt to ten, że w przeciwieństwie do bohaterów z Księgi Daniela, którzy byli niesamowitą światłością, chyba nikt nie zaprzeczy, jak świecili mocno dla współczesnych tam ludzi. Królowie wyznawali, że jedynie Bóg jest, Bóg Izraela, że jedynie On jest Bogiem. Więc niesamowitą czynili zmianę swoją postawą, w sensie soli ziemi i światłości świata. A Izrael na pustyni? Myślę, że wręcz odwrotnie. To była ciemność. I ta ciemność zakończyła się tym, że poginęli wszyscy na pustyni. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko po to, aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. O tym będziemy mówić szerzej na kolejnych wtorkach. Ale już chcę zasygnalizować, że to jest niezwykle, niezwykle trudne i mocne wyzwanie. Jeśli sól utraci swój smak, jeżeli sól utraci swoje właściwości, które powinna mieć, zostanie wyrzucona i podeptana. Moi drodzy, więc kończąc, chcę jakby połączyć te dwie usługi z poprzedniego roku i z tego roku. Weźmy dla siebie to słowo. Weźmy dla siebie tą obietnicę z 5 Mojżeszowej, że wiele wyzwań pewnie jest przed nami. Cały długi rok. Mówię cały długi rok, a ten poprzedni przeleciał chyba w miesiąc. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że nie wiem, kiedy on przeszedł. Ale mimo wszystko to jest 365 dni. Wiele wyzwań przed nami. Nie wiemy, co on nam przyniesie. I możemy być pewni jego obecności. To jest rzecz niesamowita. Ostatnio nie mogę wyjść z podziwu nad tą myślą, że wszechmogący Bóg jest przy mnie. Że wszechmogący Bóg rozwiązuje wszystkie moje problemy, sytuacje. Że nie muszę się bać. I to chciałbym wam przekazać. Nie musimy się bać, bo na ten przyszły rok Bóg jest z nami. Ale pod warunkami, pod pewnymi warunkami, nie traktujmy go jako dodatek do naszego zabieganego życia. Kiedy oglądaliśmy tutaj na gwiazdkę tą scenkę rodzinną, że tak powiem, to było też bardzo mocne dla mnie wtedy, kiedy Jezus tam cały czas był. Ja na to zwłaszcza zwracam uwagę. Oni byli tak zabiegani, że go nie widzieli, ale on tam był. On tam cały czas był i na nich czekał. I to jest ta myśl, którą chcę wam zostawić. W twoim życiu Jezus jest i chce być, ale go zauważ. Ale go zauważ. I żyj tak, aby go nie zasmucać. Niech jest pierwszy w twoim życiu. A wtedy masz bezgraniczny dostęp do tego, że on ci pośpieszy z pomocą. Nie na zasadzie, jak ci na pustyni, że cię będzie tylko wyrywał i ratował. Może i tak. Może i tak. Ale jeśli tak będzie, to wyciągnij z tego wnioski. I zacznij potem żyć razem z nim. Niech Bóg was błogosławi na ten cały kolejny rok. Amen.